poważni ludzie tak mówią, ludzie kultury, ludzie sztuki mówią w galerii starej, na przykład Polski Związek Artystów Fotografik, stara galeria SPA, że Żydzi przejęli kulturę, no Żydzi mieli jakby tę kulturę w swoich rękach, ale to nie znaczy, że oni jakby są kulturalni, czy co. No, nie chcą oddać. Ja mówię kulturę jak kulturę, ale sądy, państwo zobaczą, co w Turcji się stało. Ile tysięcy, 2,5 tysiąca sędziów, czy więcej, do więzienia. Widzicie państwo? I mówią w Radiu Tok FM, że u nas klimat bardzo podobny w Polsce, gdy jesteśmy na Mazowszu, nad Wisłą, pomiędzy Bugiem i Odrą Gdańskim i Czechosłowacją. I sytuacja, państwo zobaczą, zmienia się z dnia na dzień, także żywot jest niepewny. W strachu będziecie jedli, w strachu będziecie pili, będziecie spali. To jest jakiś taki cytat filozofa, który powiedział, proszę państwa, żeby gdyby Jezus Chrystus, szczękę mi ściska, bo to zimno, proszę państwa, przyszedł w XX wieku, pierwszym teraz, to też by go zabili. No. I Biblia zapowiada dni ostatnie tego złego systemu rzeczy, że ludzie widzą, im więcej, dłużej żyją, prawda? Niepewność jutra. I dlatego tak przestają być dobrzy, przestają się dzielić, przestają kierować się miłością. Czy to są jeszcze ludzie? No, w niejednym przypadku już całkiem nie. To nie są ludzie. Nawet mówią, że różnie mówią, różnie. Już nie ma co powtarzać. Trzeba coś nowego, prawda? Coś nowego. No. Tutaj jest szkoła, państwo zobaczą. Podstawowa. Bożena Ros, sama jako leżanka polonistka, uczyła dzieci, że Bóg to Jahwe. Ona uczyła, bo ona po prostu w taki samo zachwyt jakby wpadła, bo sama się dowiedziała i bardzo dobrze, że Bóg w ogóle ma imię. Czy wiedziałeś? No, tak jak ta misjonarka od zielonoświątkowców. Taka była mądra, taka była inteligentna, ale ona się dowiedziała, że ta trójca to w ogóle nie istnieje. Ba, nie jest logiczna. Ani piekło, bo i życie pozagrobowe nie jest prawdą. Wszystko można udowodnić. A jednak Żydzi, jak mieszkali, a to tu, a to tam, weszli w ten klimat, to oni, nie wierząc w to, umieli jakby, wiecie państwo, tolerancyjnie się do tego wszystkiego dostosować i potem nabroić trochę. I jak to się już powywraca, to w nogi. Tak zawsze mówił Janek Witek, proszę państwa, jesteśmy tutaj na parafii Saska Kępa, Janek Witek. Dobrze, że już tego kościoła nie widać katolickiego, bo budynek za duży, za wysoki. Miały być 2 piętra, Janek mówił. Saska Kępa to osiedle, budynki 2-3 piętra. Tak jak państwo tu widzą. A po co tamto? O, tutaj te bloki, to one stoją przy trasie Łazienkowskiej, Gierkowskiej, Breżniewowskiej, no bo to w tym czasie. Breżniewowej. No. Także proszę państwa, ludzie teraz są tacy nieufni, bo się poddają prądowi czasu. No. No i w tej galerii kochana przez Samocha. Galeria kochana widocznie, no, nie ma serca dla sztuki. Marta Dobosz pochodziła, popatrzyła. Nikt jej winem nie poczęstował, a to trzeba było tam pójść do tej kuchni, no ale ona uważa, Martusia, że jak nikt nie częstuje, to ona nie będzie chodziła, nie będzie zaglądała, a inni polecieli i dostali, no myśmy dostały lampkę wina, ale kurczaczek też nie chce, bo to czerwone. Jedna mówi, że czerwone pomaga, druga mówi, że nie pomaga na ból głowy. Tak, Jezioro Kłamców, Warszawa. No i rzeka złodziei.